Ireny Santor nikomu nie trzeba przedstawiać. To prawdziwa legenda polskiej sceny. Jej elegancja, klasa i niepowtarzalna barwa głosu sprawiają, że każdy występ artystki jest nie lada wydarzeniem. Niestety, w 2021 roku pani Irena zdecydowała się na zakończenie swojej kariery scenicznej. Prawdę mówiąc, ja za długo pracowałam na akord. To znaczy systematycznie, miesiąc w miesiąc ileś koncertów. To było męczące, w końcu mnie to tak dokładnie zmęczyło, że ja, brzydko mówiąc, skorzystałam z pandemii i powiedziałam, że żegnam się ze Stradą, wyznała w rozmowie z agencją New Seriali i festyle wykonawczyni hitu Już nie ma dzikich plaż. Ostatnio w rozmowie z Faktem decyzję wokalistki skomentowała jej bliska przyjaciółka Danuta Błażejczyk. Co prawda Irenka zdecydowała, że już nie będzie występować, ale jak się odezwie. Jak choćby zanuci kawałeczek ze swoich partii, to jest majstersztyk. To jest emisyjnie tak postawiony, ma taką klasę, że wieku na pewno to nie ma. To jest coś niesamowitego. Głos Santor się nie starzeje i to słychać nie tylko w śpiewaniu, mówieniu, ale i w tej otwartości na innych ludzi, opowiedziała. Pani Danuta wyjawiła także prawdziwe powody zakończenia kariery przez Irenę Santor. Myślę, że Irena bardzo świadomie podjęła tę decyzję i wie, co mówi. Ona po prostu wreszcie chce mieć prawo wyboru i robić to co chce. Ona się tyle naśpiewała, że może już milczeć. Ale zdradzę, że podczas ostatniego festiwalu Karpatia, gdy śpiewałam jej piosenkę Już nie ma dzikich plaż i poprosiłam publiczność o wspólne śpiewanie. Pani Irena, która siedziała na tronie, pierwsza chwyciła za mikrofon. Śmiałam się, że mimo jej deklaracji udało mi się ją sprowokować. Nie umiała się powstrzymać. Ona jest jednak człowiekiem sceny. Zdradziła Danuta Błażejczyk. Irena Santor wciąż jest aktywna i bywa na imprezach, gdzie piosenka gra główną rolę. W niedzielę na antenie Polsatu mogliśmy podziwiać benefic artystki tych lat nie odda nikt. Podczas wydarzenia wystąpili m.in. Krzysztof Cugowski, Małgorzata Walewska, Katarzyna Groniec, Tomasz Organek i Alicja Majewska. Imprezę poprowadził Artur Andrus. A wam brakuje występów tej wokalistki. Zobacz też, benefic Irene Santor tych lat nie odda nikt. Wieczór pełen wzruszeń i pięknych melodii szokujące 288, 88, letniej Santor. Latami ukrywała prawdę o rodzinnej tragedii słynny aktor zakochał się z wzajemnością. Chwilę potem Janusz Gajos odbił mu narzeczoną.